W tym filmie zrobimy sobie kilka przykładów, w których obliczymy nachylenie prostych, które mamy przedstawione na wykresie. Nachylenie, czyli to jest taki parametr, który mówi, jak stroma jest ta prosta. To się często też nazywa współczynnik kierunkowy prostej i on jest równy delta y przez delta x. Delta y to jest zmiana, czy też przyrost y, współrzędny y, a delta x to jest zmiana, czy też przyrost współrzędny x delta y i delta x liczymy dla pewnej ustalonej pary punktów. Może najlepiej będzie, jak to zobaczymy sobie na przykładzie. Weźmy ten przykład a, weźmy prostą a na początek. Tutaj mamy dwa punkty wyróżnione na wykresie. Ten punkt, którego współrzędne są 3 i 6, współrzędna x jest równa 3, współrzędna y jest równa 6, a ten punkt, drugi wyróżniony, ma współrzędne minus 1 i minus 6, jak widać. No i teraz dla tych punktów, pomiędzy tymi punktami możemy obliczyć to delta Y i delta X. No to zobaczmy, ile jest równe delta X między tymi punktami. Jaka jest odległość tutaj w poziomie. Jak startujemy z tego punktu, to o ile się zwiększa współrzędna X, kiedy dojeżdżamy do tego, do współrzędnej X tego drugiego punktu, czyli dotąd? No tutaj widzimy, że przesunęliśmy się o cztery kratki, czyli delta X w tym wypadku jest równe 4. A ile będzie równe delta Y, czy jaka będzie długość tego odcinka? który mówi, o ile się zmieni współrzędna y, no tutaj mamy od minus 6 do 0, to się przezwano o 6, a potem jeszcze o 6, czyli delta y jest równe 12 w tym wypadku. Czyli w tym punkcie a moje delta y przez delta x jest równe 12 podzielone przez 4, czyli to nachylenie jest równe 3. No gdybym nie miał rysunku, a gdybym miał tylko podane te współrzędne tych punktów, na przykład punkt początkowy to był ten punkt minus 1 i minus 6, a punkt końcowy to miał współrzędne 3 i 6, no to wtedy jak obliczyć to delta y przez delta x? No wtedy musimy skorzystać z tych współrzędnych. Musimy od współrzędnych końca, czyli współrzędna y końca to jest 6, odjąć współrzędną y początku, czyli minus 6. I od xowej współrzędnej końca, czyli od 3, musimy odjąć xową współrzędną początku, czyli minus 1. No i dostajemy 6 odjąć minus 6 to jest 6 dodać 6, czyli 12. 3 odjąć minus 1 to jest 3 dodać 1, czyli 4. Tak czy inaczej, dostajemy tę samą liczbę, czyli 3. Nachylenie tej prostej jest równe 3. Ja tak naprawdę to jest dwa razy zrobiłem to samo. Odczytałem z rysunku tę odległość, lub. Obliczyłem ją jako różnicę współrzędnych, no, ale oczywiście musi to wyjść to samo, te przyrosty wychodzą takie same. No i co to znaczy, że nachylenie tej prostej jest równe 3? To znaczy, że za każdym razem, jak zwiększamy x o jedną jednostkę, o jedną kratkę, no to y musi wzrosnąć o 3 razy tyle. Tak, Czyli jak przesuwamy się o 1 w prawo, to przesuwamy się o 3 do góry. No i tak samo dalej jedziemy. Jak tutaj się przesuniemy o jedną kratkę w prawo, no to się musimy przesunąć o 3 kratki do góry. Jeżeli się przesuwamy na przykład o dwie kratki w prawo. Tak. No to do góry musimy się przesunąć o trzy razy tyle, czyli o 6 kratek. To oznacza, że nachylenie tej prostej jest równe 3. No dobrze, weźmy następny przykład. Weźmy sobie tę, prostą B. Czyli mamy teraz jakie punkty? Tutaj mamy dwa wyróżnione punkty. Tu jest jeden punkt, tu jest drugi. Ten punkt ma współrzędne minus 6 i minus 2, co odczytujemy z wykresu. Jest na przecięciu takich kratek, a ten punkt ma współrzędne 0 i 1. Weźmy sobie ten punkt jako początkowy minus 6 i minus 2, a ten punkt końcowy ma współrzędne 0 i 1. No i obliczmy to takim samym sposobem, jak tutaj było: czyli że delta y przez delta x. Obliczę jako różnicę współrzędnych, czyli od współrzędnej y końca, czyli od 1 odejmuję współrzędną y początku, czyli minus 2. I dzielę przez różnicę współrzędnych x o współrzędnej x końca, czyli od 0 odejmuję współrzędną x początku, czyli minus 6. No i mam 1 odjąć minus 2, to będzie 1 dodać 2, czyli 3. A tutaj mam 0 odjąć minus 6, czyli 6, czyli po skróceniu wychodzi mi 1, druga. Czyli nachylenie tej prostej jest równe jedna druga. No i to, co często jest źródłem wątpliwości, to jest, który ja punkt mam wziąć jako początkowy, a który jako końcowy. No i tak naprawdę to nie ma znaczenia. Możemy tutaj równie dobrze, jako punkt początkowy wziąć ten punkt o współrzędnych 0,1, a jako punkt końcowy wziąć ten punkt o współrzędnych minus 6 i minus 2 i policzyć w ten sposób delta y, delta x. I to wyjdzie to samo. To jest wszystko jedno, w jakie kolejności te punkty weźmiemy. Bo jeżeli policzymy to w ten sposób, no to teraz od współrzędnej końca y, czyli od minus 2, odejmujemy współrzędną y początku, czyli 1, a od współrzędnej x owej końca, czyli od minus 6, odejmuję współrzędną x ową początku, czyli 0, i dostaje minus 3 przez minus 6 i znowu dostaje jedną drugą. Te przyrosty oba zmieniły znak na przeciwny, ale ich stosunek pozostał ten sam. To znaczy, to jest wszystko jedno. Czy ja wezmę ten punkt jako początkowy, ten jako, końco, jako końcowy, czy na odwrót? Ważne jest, żeby w liczniku i w mianowniku te współrzędne występowały w odpowiedniej kolejności. To znaczy, jeżeli tutaj mam współrzędną, współrzędne tego punktu, no to tutaj muszę mieć, odejmować współrzędne tego pierwszego punktu i na odwrót, tak tutaj wystąpiły z lewej strony współrzędne tego punktu, no to współrzędne tego drugiego punktu występują wtedy z minusem. Nie można zamienić tylko w liczniku, albo tylko w mianowniku kolejności. Jeżeli zamieniamy kolejność, to musimy zamienić i w liczniku, i w mianowniku tak samo. No i co to znaczy, że współczynnik kierunkowy tej prostej jest równy 1 druga? No to znaczy, że za, że za każdym razem przesuwamy się w prawo o jedną jednostkę, to do góry tylko o pół jednostki. Czyli jak w prawo się przesuniemy o dwie jednostki, to do góry o jedną. Jak w prawo się przesuniemy o 4 jednostki, to do góry o 2 i tak dalej. No, a jak te przyrosty są ujemne, to znaczy jak przesuwamy się z tego punktu do tego, no to tutaj przyrost wyszedł nam ujemny i wyszedł równy minus 6, a, czyli tutaj przyrost był minus 6, a do dołu przyrost był równy minus 3, czyli współczynnik kierunkowy 1, druga, to oznacza również, że to delta y przez delta x może być równe minus 3 przez minus 6, czyli na przykład Oznacza, jak przesuwamy się w lewo o minus 6, no to w dół o minus 3. Tak, żeby ten stosunek był zawsze jedna druga. Jakbyśmy się przesuwali w prawo o 6, no to w górę o 3. Tak? Jak przesuwam się w lewo, no to oba przyrosty zmieniają znak na przeciwny. A ich stosunek zawsze musi być równy 1 druga. Zróbmy sobie więcej przykładów. Mamy tutaj prostą C. Tę prostą weźmiemy teraz C. Tutaj znowu mamy dwa wyróżnione punkty. To będzie mój punkt początkowy. On ma współrzędne minus 1 i 6. To będzie mój punkt końcowy. I on ma współrzędne tutaj jest 5. A tu jest minus 6, czyli ma współrzędne 5 i minus 6. Czyli jako mój punkt początkowy wezmę punkt o współrzędnych minus 1 i 6. A jako punkt końcowy wezmę punkt o współrzędnych 5 i minus 6. No i teraz obliczmy ile będzie w tym wypadku równe delta y przez delta X. No mogę z rysunku to odczytać na przykład. Delta X to jest długość tego odcinka, bo tutaj taka jest różnica między współrzędnymi xowymi tych dwóch punktów. No i skoro ten jest początkowy, to mierzę tę delta x ten, ten przyrost delta X w prawą stronę, i tu widzę, że przesuwam się w prawo o 1, 2, 3, 4, 5, 6 kratek. 6 kratek jest równy ten przyrost, no ale mogę to również policzyć jako różnicę. Współrzędnych odpowiednich delta X, czyli to jest to, co w mianowniku mamy, od współrzędnej końca xowej, czyli 5 odejmuję współrzędną początkową, czyli minus 1. No i widać, że to rzeczywiście będzie równe 6. No a tutaj w pionie przesuwam się od minus 6 do 6, czyli tutaj w pionie przesuwam się o 12 kratek w dół, o 12 kratek w dół. Czyli ten przyrost jest ujemny, jest równy minus 12. Jak to policzy na współrzędnych, no to też tak wyjdzie. To znaczy od współrzędnej y końca, czyli od minus 6, odejmuje współrzędną y początku, czyli 6, no i dostaje minus 12. Więc to nachylenie jest równe minus 2. Mamy ujemne nachylenie. No i właśnie taka prosta, która opada, to jest prosta, która ma ujemne nachylenie. I to oznacza, że za każdym razem przesuwamy się w prawo. O jedną jednostkę, to w dół przesuwamy się o dwie jednostki. To oznacza, że nachylenie jest równe minus -2. przesuniemy się w prawo o dwie jednostki, to w dół o cztery. No właśnie, no i to jest pierwszy przykład tutaj, kiedy mamy ujemne nachylenie. No widzimy, że ta następna prosta, to już widzimy z rysunku, będzie miała dodatnie nachylenie, bo jest skierowana do góry, ale obliczmy, ile ona będzie. Czyli dla tego przypadku d, jakie będzie nachylenie tej prostej. Czyli jako punkt początkowy sobie weźmy na przykład, może teraz drugą stronę. Ten weźmiemy jako początkowy i on ma współrzędne 4 i 2, czyli jako punkt początkowy weźmiemy funkcję współrzędnych 4 i 2, a ten weźmiemy jako końcowy i on ma współrzędne minus 2 i minus 4. Takie są współrzędne tego punktu. Weźmiemy go jako końcowy. Minus 2 i minus 4. Ja mówiłem, że to jest wszystko jedno, który wybierzemy jako początkowy, a który jako końcowy. I teraz obliczymy sobie to nachylenie. No to od współrzędnej y końca, czyli od minus 4, muszę odjąć współrzędną y początku, czyli odjąć 2. A od współrzędnej x końca, czy od minus 2, muszę odjąć współrzędną x początku, czyli odjąć 4. No i dostaję minus 6 podzielone przez minus 6, co się skraca do 1. Nachylenie tej prostej jest równe 1. No tutaj te przyrosty akurat wziąłem ujemne oba, bo ten punkt wziąłem jako początkowy. Czyli jak się przesuwałem w dół o minus 6 jednostek, o 6 jednostek w dół i w lewo musiałem się przesunąć również o 6 jednostek w lewo, czyli w kierunku ujemnym. Ten przyrost był ujemny, ten przyrost był ujemny. Ich stosunek jest równy 1. Czyli na przykład jak się przesuwam, może inny kolor wezmę, w prawo o jedną jednostkę, to oznacza, że muszę się przesunąć o jedną jednostkę do góry. To właśnie jest przyrost równy 1. O taką samą ilość jednostek przesuwam się w prawo co do góry, lub o taką samą ilość jednostek przesuwam się w lewo i w dół. No dobrze, zróbmy jeszcze ostatnią parę przykładów. Tutaj mamy przykład E. To jest bardzo ciekawy przykład. Tutaj mamy znowu dwa punkty wyróżnione. Ten punkt ma współrzędne 4 i 2, a ten punkt ma współrzędne 4 i minus 6. No to możemy obliczyć teraz dla, tego, dla tej prostej delta y przez delta x. No i weźmiemy różnicę. Powiedzmy, że ten będzie mój punkt początkowy, ten punkt końcowy. No to współrzędą y końca, czyli od dwóch, muszę odjąć współrzędną y początku, czyli minus 6. No a na dole będę miał różnicę współrzędnych x, ale one obie są takie same. Będę miał 4 odjąć 4. No, i tutaj mamy 0 w mianowniku, co jest bardzo niepokojącym objawem. W liczniku mamy 8. No ale coś takiego, takie działanie, jego wynik jest nieokreślony. To jest nieokreślone. Czyli nachylenie tej prostej jest nieokreślone. To nachylenie jest nieokreślone. Inaczej mówiąc, ta prosta jest pionowa. I dla takich prostych pionowych, ich, na, ich nachylenie, ten parametr, który określa współczynnik kierunkowy jest nieokreślony, dlatego że taka prosta nie jest wykresem funkcji Prosta pionowa nie jest wykresem funkcji No dobrze, no i na zakończenie zróbmy wreszcie ten ostatni przykład, który tutaj mamy czyli przykład F Weźmy sobie te dwa punkty no Tutaj widzimy, że mamy punktów wspólnych minus 6 i 2 Widzimy, że żeby przesunąć się do tego drugiego punktu, który ma współrzędne 3 i 1, tak jak możemy to odczytać z wykresu, no to o ile kratek przesuwamy się w prawo? W prawo przesuwamy się o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kratek, czyli delta y jest równe 9 w tym wypadku, a delta x będzie równe ile? No, do góry musimy się przesunąć o 3 kratki, czyli Nachylenie tej ostatniej prostej jest dobrze określone, jest dodatnie i jest równe 3.